Niestety, z powodu panujących obostrzeń Hydropolis pozostaje zamknięte. Ale co w tym czasie robią pracownicy? Otóż pomagają w odrabianiu lekcji i przygotowywaniu się do sprawdzianów i kartkówek. Edukatorzy Hydropolis wspierają uczniów i prowadzą bezpłatne konsultacje. Już się można zapisywać, projekt już trwa, już nawet mamy pierwsze opinie bardzo szczęśliwych rodziców. Po pierwsze, że wydobyliśmy z dzieci jakieś takie pasje, które się nie spodziewały. Po drugie, samych odbiorców, czyli uczniów szkół podstawowych, którzy mówią, że okej, nie rozumiałem, ale teraz mi się już rozjaśniło. Rodzice pracują, a dzieci uczą się zdalnie. Czasem brakuje czasu lub pojawiają się problemy ze zrozumieniem materiału. Z pomocą przychodzą edukatorzy Hydropolis, którzy w ramach projektu HydroEdu Wsparcie pomagają w odrabianiu zadań domowych lub przygotowaniu się do sprawdzianów. Na co dzień edukatorzy z Hydropolis pomagają i wszystko wiedzą o wodzie. Opowiadają też o ekologicznych aspektach naszego funkcjonowania. Natomiast tym razem odkryli też różne swoje pasje, więc pomagają z matematyki, pomagają z chemii, pomagają z fizyki, pomagają z języka polskiego, historii, WOS-u, geografii, przyrody, ale też na przykład z języka francuskiego. Jednym słowem, pomagają z każdego przedmiotu, który uczniowie mają w szkole podstawowej. Konsultacja trwa 60 minut i jest bezpłatna. Zapisać się można na stronie internetowej hydropolis.pl. Co ważne, to rodzic musi zapisać dziecko na konsultację. Nasi pracownicy z radością przyjmują nowe wyzwania, są edukatorami, pomagają na co dzień, także w świecie elektronicznym. Jest to odpowiedzialność i misja, natomiast to jest szczególna misja, która niesie dużo radości, nie tylko odpowiedzialności. Zadbaliśmy o komfort i pracowników, ale też naszych odbiorców i przeszkoliliśmy ich pedagogicznie. Podczas konsultacji mogą się pojawiać bardzo różne problemy. Dzieci mogą sygnalizować problemy w domu i bardzo jest ważne to, żeby konsultanci wiedzieli, w jaki sposób mają się zachować. Od wiosny trwa także projekt Hydro w domu, czyli uczenie poprzez zabawę. W ramach projektu powstało kilkanaście filmików z ciekawostkami, a w rolach głównych znaleźli się rekin, ośmiornica i szalony naukowiec. W momencie lockdownu, tego pierwszego, postanowiliśmy przenieść swoją aktywność do sieci właśnie po to, żeby dalej bawić i dalej edukować poprzez internet. Teraz, w momencie, w którym jesteśmy w drugiej fazie pandemii i drugim lockdownie, postanowiliśmy zwiększyć swoje zaangażowanie i zwiększyć pomoc, szczególnie pomoc dla młodych uczniów, ich rodziców, tak żeby ulżyć w tym trudnym okresie. Stwierdziliśmy, że to jest nasz potencjał, to są nasze kompetencje. W związku z tym to, co mieliśmy dobrego, przełożyliśmy do online'u. Produkowaliśmy etiudy z naszymi bohaterami, rekinem, ośmiornicą i szalonym naukowcem, sprzedając w ten sposób trochę przez zabawę ciekawostki i ucząc naszych odbiorców. A to nam pomogło zbudować naprawdę bardzo szeroką społeczność, ponieważ ludzie, jakby dziękując nam za to, że byliśmy z nimi w bardzo trudnym czasie, wrócili do nas. Materiały można znaleźć na Facebooku Hydropolis, a zapisać na konsultację dziecko poprzez stronę internetową hydropolis.pl. Echo 24, Oliwia Stasiak.